Dramat w jednym z polskich miast. Zaniepokojony sąsiad wezwał do jednego z bloków służby po tym, jak od pewnego czasu nie mógł skontaktować się z osobami mieszkającymi w jednym z mieszkań na parterze. Niedawno w budynku pojawił się także przykry zapach. Wkrótce mundurowi dokonali makabrycznego odkrycia, w środku znajdowały się ciała. W sprawie wciąż jest więcej pytań niż odpowiedzi. Do szokującego odkrycia doszło w poniedziałek. 2 września. To właśnie wtedy zaniepokojony sąsiad wezwał do mieszkania w bloku przy służby. Spełniło się najgorszy scenariusz. W środku około godziny 10, a jak przekazali policjanci, nie żyje 34, letnia kobieta, 3, letnie dziecko w szpitalu. W akcji wiele służb, zwłoki dwóch osób zostały ujawnione po tym, jak strażacy dostali się do zamkniętego mieszkania przez balkon. Ciała były w stanie. Jednak udało się ustalić, do kogo najprawdopodobniej należą. Właścicielką lokalu jest ta wraz z nią mieszkał tam jej 32-letni syn. Teraz ich zwłoki zostaną poddane specjalistycznym badaniom. W sprawie jest wiele pytań, a mało odpowiedzi. Nie żyją Paulina L. Stop model jej mąż. Zaskakujące wyniki sekcji zwłok trwa wyjaśnianie okoliczności dramatu przy. Na ten moment nie jest wiadomo, co przyczyniło się do. Na chwilę obecną nie znamy przyczyny zgonu. Decyzją prokuratora ciała tych osób zostały zabezpieczone w prosektorium. Przeprowadzone specjalistyczne badania, oraz opinie wydane przez biegłych pozwolą na podanie przyczyny oraz czasu śmierci tych ludzi. Przekazał w rozmowie z TVN 24 rzecznik policji w Radomsku aspirant Dariusz Kaczmarek.